Przed nami turniej czterech skoczni, 72 edycja tego właśnie turnieju, które rozpocznie się już 28 grudnia, najpierw kwalifikacjami w Oberstdorfie, no ale o tym powiemy sobie w następnych częściach mojej zapowiedzi turnieju czterech skoczni, a zacznijmy od moich typów na... Mm... Generalkę turnieju czterech skoczni, no ja typuję, że wygra Stefan Kraft, drugi będzie Karl Geiger, trzeci Roju Kobayashi, czwarty Andreas Wellinger, piąty Jan Herle. No wydaje mi się, że typy dosyć do przewidzenia były to, bo Stefan Kraft no, dominuje na razie w tym sezonie, Karl Geiger... No, też y, w moim odczuciu poniesie go ta niemiecka publiczność i naprawdę dużo może zwojować w turnieju 4-skoczni. Ryoj Ry Ry i dlatego, y, no, bo jednak Ryoj zazwyczaj turniej czterech skoczni po prostu ma dobry. Andreas Wellinger, no, jak wszyscy wiemy, też w moim odczuciu ta niemiecka publiczność go po prostu poniesie w tych pierwszych dwóch konkursach. Zobaczymy, jak będzie w Innsbrucku i y, jak będzie w jak będzie w Bison Schopen, no i piąty Jan Herl i tutaj miałem naprawdę dużo kandydatów na, na tę piątą pozycję. Ostatecznie e, jednak skusiłem się na Jana Herla, e, nie wiem czy to był wybór dobry, bo na pewno ta pierwsza czwórka to w moim odczuciu po prostu ci pierwsze, ci pierwsi cztery zawodnicy będą w top 4, no ale z piątym miałem dosyć duże wątpliwości, zastanawiałem się czy może dać Stefana Laje, bo Stefan Laje no co prawda... E, ma na razie dosyć, dosyć udany sam początek sezonu. No ale też nie chciałem w pewien sposób nakładać presji, bo wydaje mi się, że już niemieckie media też dosyć mocno mogą cisnąć Niemca Stefana Leje, chociaż oni tam mają pełno tych zawodników, którzy skaczą na naprawdę wysokim poziomie. No a więc zobaczymy, jak to będzie w pierwszych kwalifikacjach, które. Nam powiedzą, jakie będziemy mieli, mieli pary KO. W oczywiście em, konkurcie. No, ja zawsze czekam, właśnie na turniej 4 skoczni. Myślę, dużo kibiców czeka właśnie ze względu na te pary KO. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak te pary KO będą funkcjonowa funkcjonowały w tym turnieju 4 skoczni. E, no to cóż, po typach na. E, na kwalifikację e, generalną. E, pora na moje typy na konkurs indywidualny. E, moje typy na pierwszy konkurs indywidualny są takie: Wygra Kar Karl Geiger poniesiony e, tym, tym dopingiem niemieckiej publiczności. Drugi będzie Stefan Kraft po zaciętej walce w drugiej serii. E, trzeci będzie Ryoju Kobayashi e, też <laughs> bardzo po zaciętej walce. E, jednak będzie Niemiec na trzeciej pozycji, na czwartej z Paszkę. też wydaje mi się, że ta niemiecka publiczność jest przecież trzeci po ośmiu konkursach w Pucharze Świata no i wydaje mi się, że właśnie Paszkę będzie czwarty, no i piąty Jan Herle jakoś mnie ten Austriak tak przekonał w zupełności, nie wiem dlaczego, no ale wydaje mi się, że Herle będzie chciał atakować on przecież także piąty w Generalce Pucharu Świata, więc no tu sobie powiedzmy jasno, jest to za który nie, zdziwił, nie zdziwiłbym się, jakby po prostu zaatakował. No a więc także po, po konkursie po tych po oczywiście konkursach po konkursie w parach KO, sobie przejdźmy może troszeczkę do planu zawodów a te plany plany zawodów sobie można jasno powiedzieć oczywiście najpierw zaczniemy rzecz jasna od Oberzdorfu no w Oberzdorfie na pewno na pewno dużo się będzie działo i to jest wydaje mi się skocznia która no, po prostu w pewien sposób rozpoczyna, oczywiście zawsze rozpoczyna, ale rozpoczyna, i tam dużo się może, dużo znaków zapytania może się rozwiązać. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Poznaliśmy także skład reprezentacji Polski na zbliżający się turniej czterech skoczni, ale o tym powiemy sobie w kolejnych częściach mojej zapowiedzi. No a więc Oberstdorf czwartek, 28 grudnia, już nie mogę się doczekać. 14. Oficjalny trening i godzina 16.30. Kwalifikacje. Następnie piątek, 29 grudnia, to już 15.45. Seria próbna i godzina 17.15. Pierwszy konkurs w parach KO. Zobaczymy, jak ten konkurs będzie wyglądał. Teraz może przejdziemy. Do Garmiszy w Garmiszy będą te sylwestrowe kwalifikacje 31 grudnia tam oficjalny trening o godzinie 11.45 i godzina 13.45 kwalifikacje w poniedziałek otwieramy nowy rok o godzinie 12.30 z serią próbną i godzina 14 konkurs. Ko, ja osobiście zawsze garmisz, skojarzę z bardzo dobrych skoków Dawida Kubackiego, No, jakoś fajnie by było, no jakby w tym roku jednak nasi polscy skoczkowie zrobili nam jeszcze taki dodatkowy prezent na święta i żeby po prostu oddali dobre, solidne skoki, bo takie skoki są potrzebne. W szczególności, żeby także nabrać pewności siebie, bo e, pamiętam, dałem na swoim live, co jest przyczyną tak słabego skakania naszych biało-czerwonych. Dużo osób e, odpowiedziało, że to po prostu, e, że to po prostu e, jest, e, że to już jest po prostu wiek. Ja osobiście twierdzę, no, że może nie do końca, że może e, jeszcze nasi polscy zawodnicy, nasi polscy zawodnicy poprawią coś się w swoim skakaniu i będzie po prostu lepiej No a więc teraz spora na plan na Innsbruck, a w Innsbrucku, a w, a w Innsbrucku będzie się działo. Wtorek 11.15 oficjalny trening 1330 kwalifikacje i w środę 3 stycznia będzie rzecz jasna, 12 seria próbna i 13.30 konkurs, ko jestem ciekawy, kiedy Bergizel doczeka się w końcu sztucznego oświetlenia, bo czekają, czekają Austriacy, no i chyba i chyba jeszcze troszeczkę poczekają na te sztuczne oświetlenie ogólnie, fajnie by było jakby to wszystko było rozgrywane tak jak w Bisonshoven tak jak w Oberstdorfie przy, przy sztucznym świetle, ale jednak też takie konkursy w, no, w porze południowej mają swój klimat, nie zawsze no, nigdy tak naprawdę mało jest takich miejscowości, gdzie skaczemy gdzieś w granicach 12-13, a więc troszeczkę na pewno skoczkowie też w pewien sposób muszą jednak zmienić Swój plan dnia wtedy, no ale już od lat skaczą w turnieju czterdziestkoczni, ale ja właśnie Bergizel chyba najbardziej zapamiętam e, Tak mi się wydaje jednak z e, z tego jak Sabryżan Muminow efektownie przeleciał przez bandę, no pamiętam to do dzisiaj i dużo tam było takich przypadków, tam ostatecznie potem była siatka i wydaje się, że w tym sezonie też taka będzie, ale zawsze ten podjazd... W Innsbrucku no, to jest rzecz naprawdę niesamowita, jak zawodnicy po skoku muszą podjechać jeszcze. No, jestem ciekawy, czy, czy wszystkim się w tym roku uda podjechać. Oczywiście po skoku mają jakąś prędkość, ale różnie to bywa. no A więc po Innsbrucku zakończymy turniej czterech skoczni. W Schofen w Bissonshofen. Które nam to wszystko rozstrzygnie Tu wszystko już będziemy mieli jasne W piątek, 5 grudnia 14.15 oficjalny trening I godzina 16.30 kwalifikacje Kwalifikacje ostatnie w 72 edycji turnieju Czterech Skoczni W sobotę, 6 grudnia Trzech Króli Niech nam tu Trzej Królowie Ehm, niech nam tu Dawid Kubacki Oby nam Dawid przyniósł e, Złoto e, Albo Kamil Stoch, albo Piotrek Żyły Ja przecież pamiętam jak Piotrek zdobywał Drugie miejsce w, w generalce Turnieju 4 Skoczni Naprawdę rzecz niesamowita W tej klasyfikacji generalnej Turnieju 4 Skoczni no, Było to naprawdę niesamowite Wtedy Kamil Stoch wygrywał e, Obyśmy powrócili do tego Do tych czasów No bo ja nawet e, sam widzę e, po osobach, że ci, te osoby, które oglądały gdzieś skoki narciarskie, bo troszeczkę takich osób znam się, tam oglądały skoki, były tam w Engelbergu. No i nawet niektórzy nie wiedzieli, że, że takie skoki w ten weekend się odbywały i że to w Engelbergu. No a więc na pewno, w moim odczuciu, troszeczkę promocja skoków narciarskich w tym sezonie przez. No, wydaje się, że Eurosport po prostu była troszeczkę gorsza, bo, bo jeżeli. E, jeżeli faktycznie ogląda ogólnie osób mniej skoki narciarskie, z jednej strony to oczywiście jest przez wyniki. To oczywiście możemy tu e, na dużo rzeczy zwalać winę, no ale pamiętam rok temu ta promocja skoków była o wiele, o wiele lepsza niż to jest w tym sezonie. No a więc cóż po tym planie na turniej czterech skoczni troszeczkę przejdziemy sobie do statystyk, przejdźmy sobie najpierw do klasyfikacji generalnej w poprzednich latach. Zacznijmy sobie od roku od roku 2010 na 11, a następnie sobie przejdziemy do kolejnych do kolejnych właśnie do kolejnych właśnie lat No to najpierw zacznijmy sobie od Właśnie od tej planszy podium klasyfikacji generalnej Turnieju czterech skoczni Tu jest naprawdę, naprawdę Ja, ja bym powiedział, że ciekawie No bo rzecz jasna mamy tutaj Mamy tutaj rok 2000 2010 i to e, zwycięstwo Tomasza Morgenszterna w 2011, bo to 10 na 11. Simon Amann był wtedy drugi. E, no, raczej teraz Simon Amann w tym roku nie odegra jakichś znacząc, znaczących e, roli, tak, e, tak mi się wydaje. Bo nikłe są raczej na to szanse, chociaż ostatnio Simon Amann poprawił lądowanie, ale, ale żeby tak na takim. E, po prostu w e, wysokim poziomie skakać no to chyba już Simona Mante najlepsze lata raczej ma za sobą e, no to może sobie także zobaczymy e, zobaczymy te kolejne lata rok 2012 na e, 13 e, no to zwycięstwo Gregora Schliwensauera tak samo jak w 60 edycji 2011 na 12 wtedy drugi był Morgan no i sobie może troszeczkę skoczmy do tych lat świetności naszych polskich zawodników. Rok 2016 na 2017 Kamil Sok wygrywa, drugi był wtedy Piotrek Żyła, trzeci był wtedy Daniel Andretande. Daniel Andretande wtedy lider Pucharu Świata, rok 17 na 18 zwycięstwo Kamila Stocha, drugi był Wellinger. Trzeci Andras Fanemel, nie pogardziłbym jakby w tym roku, tak było. Tylko, że za Fanemela, taki na przykład Graneruty, kto wie, mm, rok 17-18, na to ponowne e, 18-19, na 19, przepraszam, to zwycięstwo Rioju jego drugi był wtedy Markus, trzeci Stefan Laje, e, 68 edycja, zwycięstwo Dawida Kubaskiego. Pamiętam jak oglądałem ten konkurs, jak Dawid wtedy triumfował, drugi był Mariusz Linwik i ta niesamowita walka Mariusa, właśnie. E, z Karlem Geigerem i Dawidem Kubackim, e, no i potem rok 20, na 21 to ponownie po Orła sięgnął e, nam tu Kamil Stoch w 69 edycji, też tą edycję pamiętam jak to by było wczoraj, e, drugi był wtedy Karl Geiger, trzeci Dawid Kubacki, mieliśmy dwóch Polaków na podium, e, no i 70. jubileuszowa edycja turnieju Czterech Skoczni to Zwycięstwo Ryoyu Kobayashiego, drugi był wtedy Marius Lindvik Na trzeciej Halvor Egner Granerud No i ostatni rok, 71. edycja turnieju 4 Czterech skoczni, Czterech skoczni To zwycięstwo Halvor Egner Graneruda Przed Dawidem Kubackim i Andze Laniskiem No i to jeśli chodzi o te podium klasyfikacji generalnej Turnieju 4 skoczni na przestrzeni tych lat No i sobie można teraz troszeczkę Mm, troszeczkę sobie także powiemy za chwilę o innych statystykach, ale zanim o tych innych, innych statystykach sobie e, powiemy e, no to zachęcam także m, e, państwa do napisania w komentarzach e, swoje topy 3 na, e, na turniej 4 skort i naprawdę może być ciekawie, może być dużo zwrotów akcji. E, oby polskich, polskich zwrotów akcji, bo, bo nie ukrywam tęsknię za takim dobrym skakaniem naszych białoczerwonych, miałem taki promyk nadziei w Engelbergu. Po piątkowych kwalifikacjach. Jak widziałem, że to wszystko ruszyło, że to wszystko już mu musi być po prostu musi to wszystko dobrze wyglądać. Pomyliłem się, sobota, konkursy indywidualne. No i niestety wypadło jak wypadły, ja wtedy miałem zawody, bo jak wiecie tre trenuję albo nie wiecie trenuję pięciobój nowoczesny, miałem wtedy zawody i tak w sobotę e, patrzę tam na wyniki i, i, i wchodzę na facebooka i widzę, że już no niestety e, to co było wczoraj to, to już historia i dzisiaj ponowne słabe skakanie e, no, w niedzielę komentowałem tam e, wydaje mi się, że tylko kwalifikacje e, i nie było lepiej e, niestety no, a więc, cóż, miejmy nadzieję, że nasz polski trener po prostu da taki jeszcze, no bo jak wiemy, ma, o ile mnie pamięć nie myli, kontrakt do Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. No i Adam Małusz także nie zabiera się, żeby Tomasa. Dróży Bichlera nam tu zwolnić No i dajmy troszeczkę szansę Temu trenerowi jest to dla niego Pierwsza taka sytuacja W e, trenerskiej karierze A więc naprawdę e, Trzeba troszeczkę dać się wyrozumiałości Temu trenerowi jeśli chodzi właśnie o te troszeczkę inne statystyki, to Polacy w czołowej 10. klasyfikacji generalnej na przestrzeni lat 2009-2010 na, na 22-23 to rzecz jasna rok 2000. 9 na 10, 9. miejsce Adama Małusza, rok później Adam był szósty, rok 2011 na 12 to 8. miejsce Kamila Stocha, rok później Kamil już otarł się o podium, był wtedy na czwartej pozycji, rok później Kamil był na siódmej. Następnie w roku 15, 14 na 15 Dziesiąta pozycja, no i rok szesnasty, siedemnasty dla nas, można by rzec złota edycja, wygrał wtedy Stoch przed Piotkiem Żyłom na drugiej pozycji, na czwartej był wtedy Maciej Kot, co by było gdyby Maciej By tam na tym podium stanął. No i e, równie to by wszystko mogło się Maćka ta kariera potoczyć. Rok 17-18 to zwycięstwo Stocha przed Dawidem Kubackim, i wtedy już Dawid pokazał, że on w kolejnych edycjach będzie walczył o zwycięstwo. I rok później już e, wyprzedził Kamila Stocha, bo wtedy Dawid był czwarty w generalce, Kamil szósty, no ale rok później to już poezja Dawida Kubackiego i zwycięstwo. E, w roku 2020 na 20, na, dwa, na 2021 to zwycięstwo Kamila Stocha, trzeci był Dawid Kubacki piąty Piotrek Żyła i wtedy ta fenomenalna, pamiętna forma Andrzeja Stękały, każdy to chyba pamięta, ta forma Andrzeja Stękały i pamiętam te obliczenia, a może gdzieś tu Andrzej nam się wciśnie do czołowej piątki, może gdzieś powalczy o podium ale o te podium wtedy było naprawdę bardzo, bardzo ciężko no i to ostatnie edycje to druga druga pozycja Dawida Kubackiego, e, czwarta Piotrka Żyły, no i wtedy piąty Kamil Soch wtedy też byliśmy wysoko w turnieju czterech skoczni czterech skoczni, ja wtedy komentowałem e, właśnie, ja wtedy komentowałem e, ten, to był mój pierwszy komentarz ze skoków narciarskich e, rok temu, 6 stycznia, konkurs indywidualnie w Bissonshofen, pamiętam do dzisiaj tam były pewne problemy z dźwiękiem, ale, ale to, to było i potem na kolejnych transmisjach już to poprawiłem. No, a więc jeszcze z pewnością Państwo widzieli tu w tej chwili te podium klasyfikacji generalnej, o, którym wspominałem, o której wspominałem. No, ale rzecz jasna, najwięcej wygranych konkursów w turnieju czterech skoczni. No, to jest dosyć ciekawa. No to tu mamy e, najwięcej wygranych konkursów. E, Niemieccy aż 10 wygranych, e, jeśli chodzi o jakichś bardziej znanych no to Jan Ahonen 9, Schliwenzauer 9, Kobayashi 8. O, Kobayashi lubi sobie powygrywać na turnieju 4 skoczni, Mati Nykanen następnie e, 7 wygranych e, i Kamil Soch także 7 wygranych. E, mm, jeszcze tu mamy Tomasza Morgensterna 5 wygranych, Martin Schmidt 4 wygrane, Simon Man 3 wygrane konkursy no i, i, to w sumie, i to w sumie tyle, jakbyśmy mieli. Jeszcze byśmy mogli oczywiście pamięcią gdzieś głębiej sięgać, ale czy to jest potrzebne? No chyba nie, więc sobie zatrzymaliśmy się na tych bardziej znanych skoczkach. No i cóż, został nam także tak naprawdę tylko, tylko skład na turniej czterech skoczni. Skład na turniej czterech skoczni, no, który sobie jednak powiedzmy, jak, jak, jak wszyscy wiemy, wczoraj nam tam Tomasz Trudźwichler ogłos, ogłosił ten skład. No i jest on... Jest on dosyć ciekawy, no ale żadnych zaskoczeń chyba nie ma, bo, bo mamy rzecz jasna Pawła Wąska, mamy Kamila Stocha, mamy Piotrka Żyły, Piotrka Żyłę, Dawida Kubackiego, Maśka Kota i Olka Zniszczała, Olek wywalczył to miejsce skacząc w pucharze kontynentalnym, i brawo dla Olka Zniszczała, bo naprawdę należało mu się to miejsce. No jeszcze Paweł Wąsek. Z tyłu także Państwo z pewnością widzą zdjęcie właśnie, gdzie Kamil Sok wygrywał, drugi był wtedy Piotrek Grzyła i trzeci Daniela Daniela Andretande ehm, Ja osobiście jestem ciekawy czy ma sens wysyłanie tam Maćka Kota, bo ja widziałem jak ten zawodnik się dosyć mocno pogrążył ehm, po, po tym weekendzie w Engelbergu nie wyglądało to dobrze ehm, no i tu Maciej Kot jest ostatecznie w kadrze Jestem ciekawy jak zaprezentuje się Dawid Kubacki Jak Paweł Wąsek Oni oczywiście powracają po chorobie Więc naprawdę różnie to może wszystko wyglądać Jednak trzymamy kciuki Że będzie to wyglądało po prostu dobrze No i cóż Trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych Przypomnę jeszcze raz Czwartek oficjalny trening A następnie kwalifikacje kwalifikacje na pewno oficjalny trening czy kwalifikacje nie jestem w stanie w tej chwili tego państwu powiedzieć ale oficjalny trening na pewno transmisja na kanale cyfrowe wiadomości sportowe będzie się działo w tej przerwie świątecznej na kanale bo jak widzicie już teraz próbuję właśnie w swoich sił takich materiałach Prowadzonych i wyłącznie e, przeze mnie. Pierwszy, właśnie taki materiał to ta zapowiedź e, turnieju 4 Skorki, które mam nadzieję, że się podobała Jeżeli tak, to zachęcam Państwa do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania kanału Cyfrowe Wiadomości Sportowe. I cóż, słyszymy się już niebawem. Do zobaczenia!